Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich. Jan Piątkiewicz, Bike Show CC. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny temat na naszym kanale. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o tarczach i klockach hamulcowych Galfer, czyli będziemy kontynuowali temat, który już Wam wprowadziłem przy okazji relacji jednych z gravelowych tras. Słuchajcie, musicie mi dzisiaj wybaczyć trochę zmieniony głos, ale postanowiłem zakończyć sezon w widowiskowym stylu i faktycznie jak roztrenowanie to na całego, więc dorwało mnie mega przeziębienie. Więc ostatnich kilka dni się zbierałem do życia, ale czas wrócić do zaległości i nadrobić to wszystko, co się tutaj pozbierało i też tematy, które Wam poobiecywałem. I dzisiaj jeden z takich tematów, ponieważ część z Was wie, że przez ostatnich kilka miesięcy, w zasadzie od początku roku, testowałem tarczę Shimano XTR w szosie w związku z moimi różnymi, raczej kiepskimi doświadczeniami z tarczami Ultegra, które mi po prostu irytowały tym, że się ciągle gięły, że wydawały irytujące dźwięki przy hamowaniu, po prostu ciągle coś z nimi było nie tak. Zresztą problemy z tarczami Shimano Ultegra i Durace tej poprzedniej generacji są dość powszechnie znane i myślę, że w dużej mierze wiąże się to też z tym, że Shimano w nowej generacji Ultegry i nowej generacji Durace'a już poszedł w kierunku tarcz, które są po prostu tarczami XT i XTR, tylko troszeczkę inaczej brandowanymi. W każdym razie ja z testu XTR-ów byłem bardzo zadowolony i ten temat też jeszcze wróci. Na spokojnie jesienią, tudzież zimą sobie do tego tematu wrócimy i go zrealizujemy. Natomiast na ten moment więcej osób pytało o wrażenia dotyczące tarcz i klocków Galfera, więc tym się dzisiaj zajmiemy. Galfer, marka hiszpańska, znana na pewno tej części spośród Was, która ma też coś wspólnego z motorsportem, z naciskiem na motocykle, ponieważ jest dość znanym producentem komponentów do układów hamulcowych w motocyklach. Jest też marką, która dość dobrze już się zadomowiła na rynku rowerowym, ponieważ produkuje okładziny stosowane fabrycznie przez wielu producentów rowerów, na przykład przez Orbea, więc to nie jest tak, że ta marka wchodzi na rynek rowerowy i jest czymś niesprawdzonym, może po prostu nie była tak znana na rynku polskim. W świecie motocykli ma raczej dobrą opinię z tego, co w internecie ja wygrzebałem, może nie jest to poziom i cenowy, i aż tak top jakościowy, jak chociażby Brembo, ale wśród wielu osób poszukujących zamienników bardzo dobrej jakości do motocykli Galfer jest dość wysoko. Trafiły do mnie na testy dwa komplety tarcz i dwa komplety okładzin hamulcowych i warto od razu zaznaczyć, że to nie jest wszystko, co Galfer ma w ofercie, ponieważ w moim przypadku dostałem dwa komplety tarcz pod centerlocka. Natomiast firma ma w swojej ofercie też tarcze pod 6 śrub i ma też adaptery pod centerlocka, czyli tak naprawdę oczywiście jeżeli macie centerlocka, to możecie wybrać jeden z tych dwóch modeli tarcz, które ja testowałem, możecie też skorzystać z któregoś z modeli pod 6 śrub i zaadaptować do tarcz właśnie pod centerlocka. Tarcze cenowo właśnie te pod 6 śrub zaczynają się od 140 kilku złotych. Top of the top to jest model MTB pod centerlocka i on zaczyna się od 214 zł, więc no, przedział cenowy myślę, że dość przyzwoity. Jest odczuwalnie taniej niż topowe tarcze Shimano czy topowe tarcze SRAMA, a przy tym wszystkim jakość naprawdę jest na wysokim poziomie. Co więcej, tarcze dostępne w różnych wielkościach i co więcej są też tarcze o grubości 1,8 i 2 mm w przypadku niektórych modeli, co jest bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku rowerów elektrycznych albo w przypadku osób, które potrzebują tarcz o ekstremalnej odporności na przegrzewanie, ale o tym za chwilę. W moim przypadku dwa komplety tarcz, tak jak mówiłem, pod centerlocka, w szosie szosowe, w gravelu tarcze MTB Gravel, czyli po prostu pewnie MTB, o szerokości 160 mm, 160 przód, tył w obydwóch rowerach. Zastąpiły tarcze Shimano poziom Tiagry w przypadku gravela, w przypadku szosy, tak jak mówiłem Wam, już zastąpiły tarcze XTR-a. Co jest ważne, do tych dwóch zestawów dostałem inne okładziny. Okładziny oznaczone kolorem czarnym do MTB Gravel. W przypadku szosy okładziny oznaczone kolorem niebieskim, czyli takie ogólnoszosowe. I to jest bardzo ważne, ponieważ Galfer ma w swojej ofercie przynajmniej kilka rodzajów okładzin. Te, które ja dostałem, są te najbardziej ogólne, czyli czarne to są te podstawowe do jazdy w terenie, niebieskie to podstawowe do jazdy na szosie gravelu. Oprócz nich mamy okładziny czerwone na warunki mokre, mamy okładziny fioletowe do rowerów elektrycznych i mamy okładziny oznaczone kolorem zielonym. To są te takie najbardziej pro, o najbardziej ekstremalnej sile hamowania.
ale że każdy kij ma dwa końce, to też warto zwrócić uwagę na to, że te opładziny, oprócz tego, że różnią się właściwościami takimi jak hamowanie w różnych warunkach, czy po prostu siła hamowania, to, co jest też charakterystyczne, różnią się czasem ścierania i te, które są bardziej agresywne i oferują Wam większą siłę hamowania, najszybciej się ścierają, czyli czerwone tudzież zielone ścierają się po prostu szybciej, te najbardziej ogólne mają ścierać się wolniej, no i te do rowerów elektrycznych, poza tym, że mają ścierać się dość wolno, to mają też w połączeniu z tarczami o grubości 2 mm zapewnić jak najlepszą odporność na przegrzewanie. I tutaj właśnie taka uwaga, że wydaje mi się, że dla osób, które mają na przykład większą wagę i w szosie mają regularny problem z przegrzewaniem, to w ogóle warto by chyba poeksperymentować właśnie z takimi tarczami od elektryka o wielkości na przykład 160 mm z klockami pod elektryka też, i taki zestaw mógłby moim zdaniem troszeczkę lepiej radzić sobie z przegrzewaniem, jeżeli macie problem z przegrzewaniem tradycyjnych okładzin i tarcz, ale to taka zupełna dygresja. Podzielmy sobie wrażenia na gravel na szosę. Jeżeli chodzi o szosę, jestem bardzo zadowolony z tarcz, bo naprawdę jest tak, jak być powinno i jest tak, jak tego szukałem, uciekając od Ultegry, czyli zero problemów z dziwnymi dźwiękami, z krzywieniem, mimo tego, że wiecie, jak ja rowery traktuję, czyli przewożę je w bagażniku, w samochodzie, czasem coś mi na rower spadnie, jakiś drugi rower gdzieś uderzy w tarczę i ogólnie nie mają po prostu lekko, a mimo tego nic się złego z tarczami nie dzieje, one też były bardzo dobrze moim zdaniem wykonane już fabrycznie, ponieważ nie widziałem problemu od początku z jakimiś wibracjami, albo na przykład z tym, że po rozgrzaniu klocków i odpuszczeniu nagle coś zaczyna ocierać. Cisza i spokój, tak jak było w XTR-ze, który jednak jest znacząco droższy. Natomiast w przypadku szosy nie jestem do końca zadowolony z okładzin. W ogóle już nie porównuję tego zestawu, który miałem wcześniej, bo tarcze XTR-a u mnie jeździły z klockami, z okładzinami metalicznymi i ten zestaw po prostu był totalną siekierą. Oprócz tego, że wydawał niesamowicie męczące dźwięki, kiedy tylko robiło się trochę bardziej mokro, natomiast no, hamował dużo po prostu lepiej. Okładziny niebieskie Galfera, ja nie jestem z nich jakoś wybitnie zadowolony. Moim zdaniem da się znaleźć zestaw lepszy na rynku. Natomiast nie traktowałem tego jako problemu z producentem, to po prostu jest mieszanka, która mi nie odpowiada. Postaram się przetestować też mieszankę zieloną, tą taką pro, i zobaczymy, jak ona się będzie sprawdzała. Może też w okresie jesiennym czy na wiosnę przetestuję mieszankę czerwoną, żeby też zobaczyć, jak ta mieszanka na warunki mokre będzie się sprawdzać. Więc tutaj jestem bardzo zadowolony z tarcz, zwłaszcza za tę cenę. Natomiast nie jestem zadowolony z okładzin, po prostu hamuje to odczuwalnie gorzej niż byłem przyzwyczajony. I to nie tylko odczuwalnie gorzej niż zestaw XTR i klocki metaliczne, ale też na przykład stosowany przeze mnie zestaw z dość tanimi tarczami Shimano i z jakimiś zwykłymi okładzinami, które miałem w przypadku gravela, też tamte okładziny hamowały lepiej. Także tutaj okładziny niebieskie, dla kogoś, kto oczekuje większej siły hamowania na szosie, to nie jest chyba najlepszy kierunek. Natomiast już zestaw, który stosuję w gravelu, czyli zestaw tarcz tych MTB Gravel, no to w przypadku tarcz tak samo jak w przypadku szosowych. Zero problemów, bardzo ładne hamowanie, taka liniowa praca mimo wzrostu temperatury, czyli nic nie zaczyna wibrować, nic nie zaczyna się giąć, nie zaczyna powodować jakichś takich dziwnych efektów przy hamowaniu, więc jestem z tarcz bardzo zadowolony. Natomiast ta mieszanka gumy, która jest mieszanka okładzin, która jest stosowana w przypadku tych okładzin, które mam w gravelu, czy mieszanka czarna, moim zdaniem radzi sobie lepiej, czyli ta siła hamowania jest po prostu lepsza, jest łatwiej jest naprawdę dozować tą siłę hamowania, bo jest większy zapas siły na końcu, a przy tym wszystkim po prostu działa to zdecydowanie pewniej i myślę, że jakbym kombinował teraz, to bym sobie te klocki przeniósł do szosy. Na pewno jestem bardziej zadowolony z tego zestawu, jeżeli chodzi o siłę hamowania, i zakładam, że nie jest to kwestia wyłącznie tarczy, jest to kwestia przede wszystkim okładzin, więc okładzin czarnych jestem bardziej zadowolony niż z niebieskich szosowych. Taka ciekawostka. Natomiast już po okresie eksploatacji widzę, że one się zużywają trochę szybciej. Te czarne, które niby też są takimi podstawowymi do jazdy w terenie, zużywają się troszeczkę szybciej niż okładziny szosowe. Natomiast też muszę zaznaczyć, bo i tak ktoś to pewnie wyłapie, fakt jest faktem, w przypadku roweru takiego jak gravel, ogólnie okładziny mają tendencję do zużywania się szybciej, ponieważ jeździmy w warunkach brudu, częściej pojawia się błoto, częściej pojawia się kurz, częściej pojawia się woda, czyli elementy, które no, w sposób automatyczny wpływają na szybsze zużywanie okładzin niż w przypadku szosy, która zwłaszcza w moim przypadku jest najczęściej używana po prostu w warunkach suchych i czystych. Słuchajcie, reasumując na ten moment, na pewno dla mnie plusy to stosunek ceny do możliwości. Plusy to możliwość dużego wyboru, zwłaszcza w czasach, kiedy jest problem z dostępnością komponentów. Fajne jest to, że mamy kilka rodzajów okładzin do wyboru i to do różnych rodzajów hamulców, bo w moim przypadku to są okładziny właśnie specjalnie do Shimano, są też okładziny do Avida, SRAMA, do hamulców na przykład Hope'a, taka ciekawostka, też często w rowerach na hamulcach Hope'a już fabrycznie pojawiają się okładziny właśnie Galfera.
Więc stosunek ceny do możliwości, do jakości, jestem bardzo zadowolony, duży plus za duży wybór. Tarcze jednej i drugiej oceniam jak na razie pozytywnie, chociaż na razie trochę bliżej mi do tych w rowerze gravel. Chociaż tutaj tak naprawdę zaznaczam, że być może jest to kwestia samych okładzin. Przełożę sobie je do roweru szosowego i sprawdzę jeszcze je z okładzinami niebieskimi. Potem pozmieniam okładziny i będę coś jeszcze więcej mógł Wam powiedzieć. Także zestaw gravelowy, jestem z niego jak najbardziej zadowolony i mógłbym go Wam w tym momencie szczerze polecić. W przypadku zestawu szosowego tarcze wydaje mi się, że są dobrą alternatywą dla tarcz szosowych głównych, największych producentów. Natomiast te okładziny niebieskie mnie na razie rozczarowały, więc chciałbym jeszcze uzupełnić sobie wiedzę, zmieniając w tym zestawie okładziny na przykład na te zielone, czyli te takie najbardziej agresywne, albo czerwone na warunki mokre. Wtedy będę mógł coś więcej też jeszcze powiedzieć i myślę, że będziemy do tego tematu jeszcze wracali. Więc pilnujcie mnie proszę, bo ten zestaw u mnie zostaje tarcz, więc będę starał się jeszcze go uzupełnić. Z jednej strony o wiedzę dotyczącą innych okładzin, a z drugiej strony chciałbym też tarcze szosowe zabrać w końcu w wysokie góry, bo to jest też ten element, który ja tutaj zostawiam jako niedomknięty w tym teście, czyli o ile zestaw gravelowy przetestowałem w takich warunkach, jak powinny być testowane, czyli dużo błota, jakieś strome zjazdy na gravelu, kurz i ogólnie rzecz biorąc warunki gravelowe, tak w przypadku tarcz szosowych brakuje mi wrażeń z naprawdę wysokich gór, bo takich po prostu w Polsce nie ma, żeby to było kilkanaście kilometrów zjazdu, często ostrych do hamowań, żeby zobaczyć, jak w takich warunkach sobie ten zestaw radzi z przegrzewaniem, z odpornością na jakieś wibracje, więc będzie okazja już wkrótce też, no mogę Wam zdradzić, że planujemy całą zimę prawie, czyli styczeń, luty spędzić na południu Europy, więc też różnych tego typu tras nie zabraknie, więc wrażeń z testu w wysokich górach też jeszcze trochę będzie. Tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę napiszcie w komentarzach. Ja wiem, że czasami interesują Was rzeczy, których ja nie poruszę w tych filmach. Zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Pamiętajcie o tym, że możliwość realizowania takich testów zawdzięczamy też tym liczbom i statystykom, które Wy nam zapewniacie i to dzięki temu możemy z jednej strony kupować rzeczy, które nas interesują, a z drugiej strony też zwracać się do producentów interesujących nas komponentów o to, żeby coś do testów otrzymać i żeby to robić na naszych zasadach i też żeby móc docierać do producentów, którzy nas interesują, a żeby to nie działało w drugą stronę i żeby nie musieć czasami pokazywać byle czego, bo to nie o to chodzi. I bardzo bym chciał, żebyśmy taki poziom i kierunek trzymali. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.